tak jak Bernadeta tu powiedziała, że niech ta nadzieja prowadzi nas do dobrych ludzi i ja postanowiłem, wręczam od roku takie dyplomy Szlagierowe Tuzy dla ludzi, którzy współpracują wiele lat z moim programem. I taką osobą, która tą dobroć daje, jest Bernadeta Kowalska i postanowiłem wręczyć jej dyplom Szlagierowego Tuza za wieloletnią współpracę. Składam na ręce. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Łokciem, łokciem. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, kochani, dziękuję bardzo. Rzeczywiście, to już tyle lat. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Że zawsze wygrywa dobroć, prawda i szacunek dla ludzi. I za to tobie i firmie Promus, szlagierowej, że tak powiem, firmie, która rozpoczęła tą wspaniałą przygodę dla was, ale też dla nas, wszystkich artystów z tej sceny. Za to bardzo dziękuję naszemu wielkiemu producentowi Listy Śląskich Szlagierów. Kolejny szlagierowy tuz jest dla trzech osób, jedna jest nieobecna. Dyplom uznania za wieloletnią współpracę dla Asi Kaczorowskiej, prezenterki Radia Sud, co niedzielę od 12:00. Szlagierowy tuz. Śmiało, gorący brawka, Asia na pewno jest tam gdzieś oglądał. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Asia. No i teraz tak, jeszcze tu dwóch panów proszę tutaj. Mogę poustawiać nie tylko przez ucho. O, czuję się teraz jak w szkole. I teraz tak, to są kolejni ludzie, z którymi współpracuję wiele lat i te szlagierowe tuzy na ręce Marcina Janoty, prezentera Radia Fest i prowadzącego... Dziękuję bardzo. I prowadzącego Listę Śląskich Szlagierów co soboty od 12 do 13 na ręce Marcinę. Bardzo dziękuję za współpracę. Gratuluję. Tak jak powtarzam, do emerytury nic z tych dyplomów nie ma. To jeżeli państwo pozwolą, to ja tylko tak przejdę się, bo to pierwszy raz i może ostatni w życiu. Proszę! Człowiek z gwiazdą. Pięknie dziękuję, Jasiu. Proszę bardzo. I kolejny dyplom dla tego kraciastego, brodatego prowadzącego prezentera Listy Śląskich Szlagierów, szlagierowo.pl, Sebastian Mierza. Dziękuję bardzo. Wybieg dla ciebie. Może nie wybieg, ale fajnie, bo się skończył robić remont w domu, aby miał co powiesić.